Zapraszam na prognozę pogody, Marta Gogłoza. Niedziela to ostatni dzień astronomicznego lata i upłynęła w towarzystwie pogodnego wyżu, którego centrum znajduje się nad Rosją. Jutro ten układ baryczny nadal będzie mieć wpływ na aurę, a poza tym z kierunków południowo-wschodnich napływać będą ciepłe masy powietrza. A zatem w poniedziałek ponownie przez cały dzień w całej Polsce będzie pogodnie, słonecznie i bez opadów. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach odnotujemy od 21 do nawet 26 stopni. Przypominamy, że trwa zbiórka dla poszkodowanych powodzią. Oni cały czas potrzebują naszego wsparcia. Najpotrzebniejsze produkty spożywcze i chemiczne można przynosić do nas, do naszego ośrodka telewizji przy Rabbego 2. I dalsze informacje o pogodzie. W ciągu godzin nocnych pogoda będzie stabilna i spokojna, a niebo przeważnie będzie bezchmurne. Tej nocy temperatura wahać się będzie od 12 do 13 stopni. Jak chłodniejsza noc, to i poranek będzie rześki. Przyda się coś cieplejszego wychodząc wcześnie z domu. Poza tym będzie ładnie i pogodnie. Druga część dnia również przyniesie nam doskonałą aurę. Do wieczora będzie słonecznie i ciepło. Wartość na termometrach wzrośnie do 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się obniżać i wyniesie 1020 hektopaskali. A pogoda pozytywnie wpływać będzie na nasze samopoczucie. To teraz już sprawdzamy kolejne dni. W poniedziałek, wtorek i środę cieszyć się będziemy pogodną i słoneczną aurą. Od czwartku zacznie dominować zmienna aura, podczas której dni pogodne i chwile pogodne i w miarę słoneczne przeplatać się będą z dniami, podczas których popada przelotny deszcz, a nawet lokalnie zagrzmi. Na dodatek w drugiej połowie tygodnia zacznie się wzmagać wiatr. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.